Ochotnicza Straż Pożarna w Kałuszynie. Obecna siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie to okazały murowany budynek o pastelowych elewacjach ze stylizowanym arkadowym portykiem, na którym wspiera się balkon. Historia straży w Kałuszynie zaczęła się jednak od zwykłej szopy na narzędzia ogniowe, którą zbudowano w 1850 roku siłami mieszkańców. Istnienie straży pożarnej było kluczową kwestią w rozwijającym się mieście, w którym przeważała zabudowa drewniana. Jednak organizowanie się pod rosyjskim zaborem, zwłaszcza po powstaniu styczniowym, nie było łatwe. Dopiero w 1902 roku władze rosyjskie wyraziły zgodę na powołanie straży ogniowej z prawdziwego zdarzenia. Na początku XX wieku funkcję remizy pełniła wciąż drewniana szopa mieszcząca się nieopodal kałuszyńskiego kościoła. Po jej rozbiórce siedzibę strażacką przeniesiono tymczasowo do budynków stajennych miejscowej poczty. W 1918 roku przy ulicy Warszawskiej 7 stanęła wreszcie solidna murowana siedziba zwana Strażnicą. Wybudowano ją z inicjatywy księdza Józefa Rybarkiewicza. W budowie pomagali mieszkańcy. Zbierano pieniądze od osób prywatnych i urzędów. Kamień węgielny ofiarował hrabia Tadeusz Chorach. Oficjalne otwarcie remizy nastąpiło w 1921 roku. Elegancki piętrowy budynek podzielono. Parter został przeznaczony na remizę. A piętro zajmowała kancelaria i sala widowiskowa. Nie była to tylko siedziba straży pożarnej. Funkcjonowało tu również koło młodzieży, organizujące spektakle teatralne czy wypożyczające książki. Siedziba straży pożarnej pełniła więc w mieście funkcję ośrodka kulturalnego. Obecnie na piętrze ma swoją siedzibę Orkiestra Dęta imienia Jana Pawła II. W sali widowiskowej umieszczono marmurową tablicę, na której czytamy: Dom ten pod nazwą Strażnica wybudowany został z dobrowolnych ofiar mieszkańców miasta Kałuszyna, staraniem parafii i okolicy, księdza dziekana Józefa Rybarkiewicza, prezesa straży, Stefana Kozłowskiego, skarbnika, Franciszka Stasiaka, Ignacego Peciaka i Leonarda Budkowskiego. Budowa została rozpoczęta w 1916 roku. Architekt Karutkowski, majster murarski Szyszko, majster ciesielski Klimkowski.